wyjdziemy z całą rodzinką. Pozdrów wszystkich youtuberów. A my jesteśmy youtuberami. No. Witam Was serdecznie z Centrum Detektorysty, ze sklepu Odkrywca Historii. W miejscu tym prowadzę sprzedaż wykrywaczy metali, jak również snuję i układam różne plany związane z naszymi wyjazdami. Nasz wspólny wolny czas spędzamy na wyjazdach, a w tym czasie bus jest naszym domem. Lubiłam chodzić na plażę i poszukać sobie pieniążków. Zajmujemy się poszukiwaniem skarbów, wędkujemy oraz zwiedzamy różne zakątki Polski. Zaplanowane w tym roku nasze wyjazdy, jak również na remont busa, dorabiamy sobie poprzez haftowanie. Ja wykonuję projekty i haftuję na tej maszynie, natomiast Ewelina wykonane naszywki podszywa rzepem. Jest to kolejne zajęcie, które nas łączy. W taki sposób między innymi zbieramy na nasze wyjazdy, na naszą przygodę. A cała kasa trafia do skarbonki i będzie przeznaczona na wyjazdy. Wrzucam do skarbonki. Wrzucam do skarbonki. Wrzucam do skarbonki. Hania to dziecko XXI wieku. Bez gier nie wytrzymałaby za długo. Ale jednak na razie lubi jeszcze spędzać czas na uczeniu pisania. Jest żywiołowym dzieckiem, ale też ma swoje humorki. Idziemy wykopać na plażę. I co tam będziemy robić? Czekaj pieniążków, a ja muszę. Wymęczyła nas Hania, żeby wyjechać z nią na poszukiwania. Zobaczycie sami, co z tego wyjdzie. Ten nasz wyjazd może być dla niej lekkim rozczarowaniem. I sami zobaczycie dlaczego. Wykazuj dla mnie! A to jest nasz bus. Tak wygląda. Jest to starsza generacja Volkswagena, natomiast niezniszczalny, już dużo nim przejeździliśmy, ma tych swoich wad dużo, no ale będziemy w tym roku inwestować tego busa i go troszkę przerabiać, tak żeby aby kolejny sezon nam wytrzymał. Ma trochę rdzy do poprawki, tak wygląda w środku, Ewelina, stary, ale jary bus. Dokładnie. Dużo. Dokładnie, co tam co mówi, co tam jest? Hania. Moi. Nasze wykrywacze, łopaty, gumioki się przydadzą. I Hania. Ej, jestem wykrywaczem! No, wyjdziesz, to się okaże. Dziadek, ale sprawny. Busik, baza wyjściowa na kampera. Za te żelastwo z 92 roku, dwa lata temu dałem 5,5 tysiąca. No i jeździ, kręci kilometry, jeździmy po całej Polsce, gdzie się tylko da. Praktycznie bez większych wkładów. Co, zmarznięta ziemia? Niespodzianka. Co to jest? Kapselek. Pierwszy wspólny wyjazd nie za bardzo nam wyszedł. Wieje niesamowicie, zrobiło się zimno. Natomiast radość Hani bezcenna. Do lasu chcesz iść?
co tam będziemy w lesie robić? No, szukali? To idziemy. Rezygnujemy z plaży i idziemy w głąb lasu, bo niestety jest tam za zimno dla Hania. Hania to zmarzla, prawda? Idziemy dalej, szukamy. Może coś znajdziesz. Mamy sygnał. Ania, nie da się. Ziemia zmarznięta. Zobacz. I co teraz? Musimy poczekać na lepszą pogodę, wiesz? Nerwy pani robią swoje. Koniec. Zostawiła wykrywacz, bo chce prowadzić poszukiwania, a nie wracać do domu. Pogoda nas nie rozpieszcza, ogniska nie będzie, ale za to będzie kiełbacha w rękę z bułką. Panulka, chcesz? Tylko ci ze skórki chyba obiorę, co? Pędko dla ciebie. Jest kiełbasa, jest bułka, żołądek będzie pełny. Hania, kiełbasę? Dwie kiełbaski? Hania ma nerwa, bo nie znalazła dzisiaj nic. Hania, dla ciebie. Ty muszę jej podać, bo chyba zapięła. Jak coś do kamery śmiesznego. Smacznego, mamo. Co śmiesznego? Smacznego, Haniu. Smacznego, Krzysztof. Smacznego. Ewelina dużo czasu poświęca rodzinie oraz swojej pracy. Szczególną uwagę przywiązuje do swojego wyglądu. Oczywiście oko zawsze musi być zrobione. Bardzo dobrze gotuje, a wolny czas spędza na poszukiwaniach. Poszukiwania przy użyciu wykrywacza metali to niesamowita przygoda. To nie tylko odkrywanie wielkich skarbów, poszukiwania to też obcowanie z naturą. Możemy dotlenić się i niesamowicie odpocząć. Jakaś zawieszka, coś starego. Może uda nam się to otworzyć. Mówimy, co chcemy. My jesteśmy youtuberami. Jutro jedziemy na poszukiwania. Pokażemy wszystkim busa, Hani wykrywacz i ile znaleźliśmy pieniążków. Gadajcie, bo to będzie film. Patrz tam. On będzie długi. Poszukamy kasy, którą rzucimy. A wykrywacz mam coś. Może być? A jak w tym roku z wędkowaniem? No będziemy wędkować. Tam gdzie będziemy spać, gdzie będą jeziora, będziemy sobie łapać rybki. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Żegna Was Ewelina. I Krzysztof. I oczywiście Hania. Pozdrawiam Was.